W środę 25 września w sali koncertowej Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. Za nami kolejna sesja wyjątkowa, ponieważ to taka sesja, na której z jednej strony staraliśmy się podsumować powódź, która przeszła w Pieszycach, z drugiej strony staramy się wyciągnąć wnioski i zastanawiamy się nad tym, co zrobić, aby uchronić się przed tego typu wydarzeniami. A muszę powiedzieć, że w Pieszycach te podtopienia, bardzo intensywne deszcze, szczególnie w obszarach tych górskich, zdarzają się bardzo często i my podobne doświadczenie przeszliśmy w lipcu. Oczywiście nie takiej skali jak teraz ta powódź, ale jednak również tego doświadczamy, więc należy jak najbardziej wyciągać z tego wnioski. Na sesji oczywiście nie zabrakło też podziękowań tym wszystkim, którzy nam pomagali, którzy nas wspierali w tej powodzi. No i tradycyjna praca, dokonywanie zmian budżetowych. Podpisaliśmy umowę na modernizację budynku przy Kościuszki 6A w Pieszycach. Zaczynamy pracę, już przekazaliśmy plac budowy. 24 miesiące to jest czas, w jakim wykonawca będzie musiał z tego starego, jak my go nazywamy w Pieszycach, hotelu robotniczego, stworzyć 25 mieszkań komunalnych wraz z ładną, funkcjonalną przestrzenią senioralną, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Po powodzi staramy się uporządkować miasto, ale nie zatrzymujemy się też w tych pracach takich codziennych, czyli wracamy do remontu i modernizacji naszych dróg, ale oczywiście pamiętamy o naszych mieszkańcach. Centrum Usług Społecznych na bieżąco realizuje taką codzienną pomoc dla naszych mieszkańców. Wypłaciliśmy już na ten moment ponad 40 zasiłków powodziowych. One dotarły bardzo szybko do naszych mieszkańców, ponieważ w piątek otrzymaliśmy środki od pana wojewody i tak naprawdę w poniedziałek, wtorek pierwsze pieniądze były już na kontach naszych mieszkańców, co bardzo cieszy, bo ta pomoc taka szybka, doraźna jest bardzo, bardzo potrzebna. Powołaliśmy już również zarządzeniem odpowiednią komisję, która będzie szacowała te grubsze straty, czyli te straty na lokalach mieszkalnych, które wymagają zdecydowanie większych remontów, czyli mówimy o tych dofinansowaniach do 100 tysięcy i do 200 tysięcy. One jednak wymagają pewnych dokumentów, w związku z czym będziemy tego typu działania również przeprowadzać, żeby jak najszybciej ta pomoc dotarła do naszych mieszkańców. Bardzo ważna sprawa, która tak na ten moment powstała, to jest również kwestia przydomowych studni. Tam, gdzie są one i stanowią one dla mieszkańców jedyne źródło wody pitnej. I tutaj chciałabym mieszkańców poinformować, bo sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna. My tak naprawdę co drugi dzień mamy zarządzania kryzysowe, spotkania czy z panem starostą, czy z panem wojewodą, z panem marszałkiem. Na bieżąco ta informacja jest zmieniana, zmieniane są akty prawne, więc my też staramy się nadążać i informować na bieżąco mieszkańców. Na ten moment informacja jest następująca i chciałabym, żeby mieszkańcy bardzo dobrze ją zrozumieli. Na terenach naszej gminy, które pozbawione są sieci wodociągowej, to jest Rościszów, Kamionki, Podolin, Lasocin. Mieszkańcy, którzy korzystają tam z przydomowych studni, mają możliwość skorzystania z pomocy w takiej postaci, że pomagamy wypompować z nich wodę z tych studni. Mieszkańcy mogą skorzystać ze środków, które taką studnię dezynfekują. My takie środki będziemy od jutra przekazywać mieszkańcom, więc zapraszamy do ich odbioru. Taką studnię można właśnie dzięki tym środkom zdezynfekować. Następnie możemy również taką studnię przebadać, ale na wniosek mieszkańca, po jego wcześniejszym oświadczeniu, że rzeczywiście te prace takie pielęgnacyjne, ja je nazwę, zostały przeprowadzone, będziemy na koszty gminy badać te studnie i sprawdzać, czy jakość wody jest odpowiednia i można ją spożywać. Ale jeszcze raz powtarzam, te wszystkie działania dotyczą tych studni zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które pozbawione są możliwości przypięcia się do sieci
wodociągowej. Tam, gdzie ta sieć wodociągowa istnieje, a mieszkańcy korzystają ze studni, strażacy pomogą wypompować wodę, powiemy, jak to zrobić. Natomiast tutaj trudno liczyć na taką pomoc, że my przeprowadzimy te badania na koszt gminy. Tutaj mieszkaniec musi to zrobić już samodzielnie pokryć te koszty. Takie badanie można wykonać we spółce Wodociągi i Kanalizacji, w laboratorium spółki w Dzierżoniowie. Natomiast nasze badania, te, które my przeprowadzamy jako gmina, są realizowane we Wrocławiu. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły wrześniową sesję Rady Miejskiej w Pieszycach.